Witajcie. Od jakiegoś czasu na internecie jest krucjata. Starsze panie przeciwko młodszym paniom. Szok z niedowierzaniem. W każdym razie starsze panie uzurpują sobie prawo do określania, kiedy kobieta nie jest już naiwna. Kiedy jest inteligentna, mądra, rozważna i kiedy może podejmować swoje decyzje. W szczególności jeżeli chodzi o związek z mężczyzną. A jeżeli mężczyzna jest już starszy, albo odrobinę, albo wiele. On nią manipuluje i to nie ma znaczenia, że ona ma 18 lat, że ona jest pełnoletnia i że był wiek zgody na przykład. To jest manipulacja. Tak przynajmniej twierdzą te nasze starsze koleżanki. I Tutaj mam takie pytanie, bo pojawił się wpis, że Antony Kidys w wieku 52 lat spotykał się z Heleną, która miała lat 19. Nadal są parą, Helena już ma 30, Antony ma teraz w tym momencie 63, jeżeli się nie mylę. No i tak jakoś to trwa. No ale nasza polska koleżanka postanowiła to przetwitować i napisała Nie obchodzi mnie, że jest pełnoletnia i tak jest to obrzydliwe. Więc, skoro jest to jakaś forma manipulacji mężczyzn nad kobietami, że te młode kobiety, dorosłe, pełnoletnie, ulegają tej manipulacji i są nieodpowiedzialne, no i naiwne, to słuchajcie... Może one też nie powinny głosować w wyborach i nie mieć tych praw wyborczych, bo, bo kobieta chyba traci tą naiwność w wieku 40 lat, a może 50. Jak myślicie, drogie koleżanki?